Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na haul. Pokażę Wam rzeczy, które ostatnio kupiłam na wyprzedażach, kilka rzeczy, które kupiłam poza wyprzedażami i wszystkie rzeczy, które zabieram ze sobą na wakacje do Włoch, więc zaczynamy. Skoro wybieramy się na wakacje do Włoch i będziemy spędzać czas na włoskich plażach, to postanowiłam w tym roku kupić sobie dwa nowe kostiumy kąpielowe i właśnie od nich rozpocznę. Pierwszy kostium kąpielowy jest od włoskiej marki Del Mar. Być może część z Was o niej słyszała, być może nie. Ja po prostu jak zobaczyłam te kostiumy na stronie internetowej, to się, słuchajcie, zakochałam. To jest totalnie mój styl, coś co po prostu uwielbiam. I zaczniemy może od dołu. Tak prezentują się, słuchajcie, majtki. Dosyć mocno wycięte z tyłu, ale nie są to oczywiście brazyliany, są to figi, które wykonane są przepięknie. Tutaj z boku mamy troczki. Zobaczcie, tak wygląda to wiązanie. To jest oczywiście taka gumeczka, więc też fajnie można sobie tutaj wyregulować majtki. O, pięknie to wygląda. Przód, zobaczcie, wszystko takie dopracowane. Te detale, połączenia tutaj. No można powiedzieć troszeczkę taki styl boho, ale naprawdę wygląda to przepięknie. Podoba mi się również ta kolorystyka. W ogóle powiem Wam, że przeglądając sobie stronę internetową i oglądając kostiumy, na początku miałam bardzo duży problem, żeby się zdecydować, który wybrać, bo wszystkie absolutnie mi się podobają, chociaż nie wszystkie nadają się do mojej figury, zwłaszcza jeśli chodzi o biust. Ponieważ ja mam mały biust, a tutaj mamy kostiumy, które nie są push-upami, nie mają tych takich, wiecie, wypełnionych miseczek. Zaraz pokażę Wam górę od tego właśnie kostiumu, więc też trzeba zwrócić na to uwagę, jeśli macie mały biust, tak jak ja, i chcecie go troszeczkę podkreślić, musicie wybrać sobie odpowiedni model. No i właśnie, góra od kostiumu prezentuje się tak, zobaczcie. Może ja sobie ją tutaj z tyłu zepnę, żeby też lepiej Wam to przedstawić, jak to wygląda. Tak szybciutko. I zobaczycie mniej więcej, jak ona się prezentuje. O, dobra, teraz widać to lepiej. Czyli tak, mamy ramionczka, które są wykończone takim szydełkiem. To nie jest koronka, ale wygląda to właśnie jak koronka, bardzo ładnie na ramionach. Tył jest tutaj wiązany, więc nie ma też żadnego zapięcia i można sobie fajnie wyregulować. Do tego mamy fiszbinę, czyli tutaj miseczki bardzo dobrze nam trzyma. O, miseczki możecie sobie dodatkowo wypełnić tutaj w środku, włożyć sobie poduszki, żeby też dodatkowo dać objętości waszemu, jeśli potrzebujecie takiej objętości, żeby wasze piersi ładnie wyglądały. To, co również jest bardzo ważne, słuchajcie, te ramionczka są odpinane i tutaj na dole też mamy taki właśnie na szydełku takie tasiemki połączone ze sobą, które są zapinane już w ten sposób, ale możecie je równie dobrze odpiąć, jeśli będą Wam przeszkadzały, jeśli będą na przykład dla Was za małe albo znowu za duże, to można sobie tutaj to wszystko ładnie odpiąć, ale połączenie tego kostiumu właśnie z dołem, no wygląda to, słuchajcie, obłędnie. Mam nadzieję, że jak troszeczkę złapię koloru. Ja nie lubię się opalać, więc to też zaznaczam, więc nie będę leżeć plackiem na plaży i się opalać. Smaruję się oczywiście filtrami z wysokim SPF, ale zawsze, zawsze jest tak, że we Włoszech złapię trochę tego słońca, mimo wszystko, więc myślę, że będzie on ładnie wyglądał, ten kostium. Majtki, słuchajcie, zobaczcie. Majtki, góra, coś pięknego. I drugi kostium, który sobie kupiłam, to już jest Calzedonia. Wybrałam się stacjonarnie do sklepu Calzedonia, właśnie żeby sobie pooglądać, jak wyglądają te kostiumy. Ja w tym sklepie kupuję już od kilku lat kostiumy kąpielowe, jestem z nich bardzo zadowolona. Mam
może ze cztery inne modele, dlatego też postanowiłam, że wybiorę się, zobaczę jakie są w tym razem modele, co jest ciekawego i znalazłam, słuchajcie, taki kostium kąpielowy. Tym razem mamy tutaj już oczywiście wypełnione miseczki, więc jest to opcja push-up, ale jeśli kiedykolwiek kupowaliście w sklepie Calzedonia jakikolwiek kostium, to wiecie, że można sobie je fajnie kompletować. I w zależności od tego, jaki macie biust, jakie chcecie majtki, możecie to wszystko fajnie zestawiać. Ja postawiłam na wersję push-up, czyli wiązaną tutaj na szyi i wiązaną z tyłu. Bardzo spodobała mi się ta wersja kolorystyczna, niebieska, właśnie w połączeniu takie z kwiatami troszeczkę tropikalnymi. I znowu zauważcie, znowu tutaj mamy taką tasiemkę, tutaj na ramionach też mamy tasiemkę. I do tego wybrałam klasyczne majtki, o, żadne brazyliany, żadne z wysokim stanem, po prostu zwykłe, klasyczne majtki, które też z przodu właśnie mają taką, są obszyte tasiemką, a z tyłu są gładkie. Także dwa kostiumy kąpielowe, Calzedonia i Del Mar, które zabieram ze sobą na wakacje do Włoch, a teraz pokażę Wam troszkę ciuszków. Na początek będą dwa topy. Pierwszy top jest z wyprzedaży i jest to top z Zary. Wygląda on tak. Tak się troszeczkę odsunę, żebyście mogli lepiej zobaczyć. To jest top z takiej właśnie, z takiej satynowej tkaniny. Cienki, dosyć długi, tak jak widzicie. Tutaj ma dosyć szerokie te wycięcia. Ale mi to absolutnie, słuchajcie, nie przeszkadza. Stójkę na górze i zobaczcie, z tyłu mamy wiązanie. Czyli możemy sobie zrobić taką kokardę. Na upartego, gdyby ktoś chciał, można by było też nosić ten top w ten sposób. Czyli mieć tą kokardę z przodu. Ale ja, w związku z tym, że posiadam długie włosy, pomyślałam sobie, że on fajnie będzie właśnie wyglądał, kiedy zwiążę moje włosy na przykład w koczek i wtedy ta kokarda będzie z tyłu, a kolorystycznie to jestem całkowicie ja, czyli te zielenie, niebieski, morski, myślę, że będą pięknie wyglądały do białych spodni, do lnianych spodenek, do jeansów, do shortów. No właśnie w takim klimacie włoskim idealne, ale oczywiście to jest też top, który sprawdzi się w takiej codzienności, niekoniecznie na wakacjach. No i teraz powiem Wam tak, ten top kosztował 120 zł w cenie regularnej, a ja kupiłam go na wyprzedaży za 49,90, mam w rozmiarze S i chyba złapałam ostatni stacjonarnie. Więc cieszę się, że udało mi się coś takiego znaleźć, bo przewiewna tkanina idealnie sprawdzi się właśnie w tych gorących, upalnych dniach na wakacjach. Także zabieram go ze sobą, to jest pierwszy top. A drugi top, który kupiłam, już nie na wyprzedaży, jest to top dzianinowy, właśnie taki biały, chociaż ja bym powiedziała, że to nie jest biały, tylko bardziej taki kremowy kolor. No wy go tutaj widzicie w kamerze bardziej jako biały, ale w rzeczywistości jest taki biało śmietankowy. O, może tak będzie najlepiej. To jest oczywiście Rizert, ja mam ten top w rozmiarze S i on kosztuje około 50 zł, o ile dobrze pamiętam, i chyba jest też w kolorze czarnym. Ale kupiłam go z myślą o spodniach, które zaraz Wam pokażę, też z Reserved, i myślę, że będzie fajnie wyglądał właśnie w takim letnim połączeniu. No tutaj mamy taką delikatną stójkę, wycięte też rękawy, ale absolutnie nie wychodzą Wam ramionczka od biustonosza, wszystko tutaj ładnie kryje, jest dosyć długi, więc też można go sobie włożyć w spodnie albo nosić na zewnątrz. No a wiecie, to jest to trochę taki, można powiedzieć, basic, czyli do wszystkiego tak naprawdę będzie Wam pasował. Co prawda mamy tutaj dzianinę, więc to nie jest przewiewny materiał. Natomiast na wieczory, na wyjście gdzieś do restauracji, myślę, że sprawdzi się idealnie. Rizert, słuchajcie, około 50 zł, więc cena bardzo dobra. No i teraz pokażę Wam spodnie. Skoro wspomniałam Wam o tym właśnie topie w połączeniu z białymi spodniami, to tak wyglądają te białe spodnie. Tutaj oczywiście znowu mamy Reserved,
bo obydwie rzeczy kupiłam w tym samym momencie. Są to spodnie typu palazzo, wiązane tutaj, bardzo szerokie i bardzo długie. Tak długie, że muszę je, słuchajcie, sobie podwinąć albo skrócić. O, bo nogawki, mimo tego, że ja mam 1,72 cm wzrostu, to te spodnie są dosyć długie. Gdybym chciała je nosić w wersji z obcasami, to te obcasy musiałyby być naprawdę wysokie. Natomiast ja, wiecie, że wolę płaskie buty, więc muszę sobie troszeczkę te nogawki podwinąć, skrócić, tak żeby pasowały mi i do butów na obcasie z taką średnią szpilką, średnim obcasem, ale również do butów płaskich. No i zobaczcie, one mają taki kolor właśnie biały, śmietankowy, czyli identyczny kolor jak ta bluzka. W połączeniu razem będą wyglądały przepięknie. Ja mam tutaj rozmiar 36, kupiłam je oczywiście w regularnej cenie, ponieważ one nie są na wyprzedaży i kosztują 139 zł, 139,99. Tak się prezentują, bardzo fajnie się prezentują i już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je nosić. I drugie spodnie, które Wam teraz pokażę, tym razem z wyprzedaży. I są to spodnie, na które, słuchajcie, kompletnie nie zwróciłam uwagi. I z nimi jest też związana taka mała historia, ponieważ wypatrzył je mój Massimo. Wypatrzył je właśnie w tych wszystkich regałach wyprzedażowych i mówi, no wow, ale te spodnie są świetne. Ja tak popatrzyłam na te spodnie, mówię, nie, no co ty gadasz. No i on do mnie mówi, wiesz co, weź je do przymierzalni, zobaczymy jak na tobie wyglądają. Ja za bardzo nie chciałam ich brać, bo mówię, no jakoś tak, no nie wiem, coś mi w tych spodniach nie leży. No i w tym momencie Massimo mi uświadomił, że jak byliśmy 2 lata temu we Włoszech na wakacjach, mówi, słuchaj, pamiętasz jak chodziliśmy w Positano po restauracjach, byliśmy wtedy na plaży i bardzo ci się podobał ten styl, który miały Włoszki, czyli właśnie takie spodnie połączone zwykłą, z białą bokserką albo z lnianą koszulą. No i wtedy, słuchajcie, przypomniało mi się, że rzeczywiście bardzo mi się to podobało, jak Włoszki łączyły tego typu spodnie. I mówię, wiesz co, dobra, weźmiemy je do przymierzenia. Niestety, tak się złożyło, że był to ostatni rozmiar i w dodatku M-ka, czyli trochę na mnie za duże. Spodnie, o których mówimy, wyglądają tak. To są spodnie też, słuchajcie, szerokie, zobaczcie. Szerokie, takie powiedziałabym, nawet bardzo szerokie. To są spodnie z domieszką lnu i to się nawet czuje, więc one są też takie cienkie. Zobaczymy jak będzie z ich gnieceniem. Tak jak widzicie, mam rozmiar M. Te spodnie kosztowały w cenie regularnej 199, a ja kupiłam je za 79,90. No i mówię tak, dobra, biorę je do mierzenia, jak je założyłam, a w tym samym dniu właśnie miałam na sobie taką białą bokserkę, to po prostu stwierdziłam, wiesz co, Massimo, ty masz rację, no wygląda to super. Tyle tylko, że spodnie są za duże. No i poleciałam do kasy dopytać się, czy gdzieś znajdę jeszcze mniejszy rozmiar. No i słuchajcie, po prostu taki niefart. Przy kasie pan do mnie mówi, wie pani co, jest jeden w Warszawie jeszcze rozmiar S, więc od razu go zablokujemy i odbierze go sobie pani w ciągu 2-3 dni tutaj u nas. No dobra, w tym momencie, kiedy pan przy kasie blokował mi te spodnie, one się sprzedały, słuchajcie. No po prostu się sprzedały, ja w tym momencie stanęłam tak i mówię, jak to? On mówi, no właśnie się sprzedały. No i tak sobie pomyślałam, mówię do Massimo, co robić, brać czy nie brać? Bo tak, troszeczkę są na mnie tutaj za szerokie, troszeczkę, no i są znowu za długie. Ale tak popatrzyłam na te spodnie, jak one wyglądają z tyłu i mówię, wiesz co, weźmiemy tą M-kę, zaniosę je do krawcowej, troszeczkę je zwężę w pasie, no i oczywiście też nogawki. I tak właśnie stałam się posiadaczką tych oto spodni, które ja wiem, słuchajcie, może nie wyglądają teraz w kamerze na jakieś bardzo atrakcyjne, ale uwierzcie mi, że będę nagrywała filmy z Włoch i pokażę Wam,
te spodnie w stylizacjach. Zobaczycie wtedy, jak one potrafią fajnie wyglądać. Na stronie internetowej, w sklepie internetowym Zary, mają na sobie chyba Ania Rubik z taką, nie wiem, czy to jest koszula, czy to jest jakaś taka tunika. Wygląda to fatalnie, przynajmniej nie wygląda to dobrze i powiem wam, że w życiu bym na to nie zwróciła uwagi. Ale właśnie w połączeniu z białą lnianą koszulą, czy z białą bokserką, czy z zieloną bokserką, więcej wam nie zdradzę, te spodnie wyglądają naprawdę ekstra. I teraz pokażę wam ostatnie dwie rzeczy, które są również z Zary. Jedna z wyprzedaży, jedna nie. Koszula. Koszula w kwiaty z przepięknym printem, która jest w nowej kolekcji i nie jest na wyprzedaży. Ja ją mam w rozmiarze S. Koszula wykonana właśnie z takiego cienkiego materiału, połączenie tej czerwieni, takiego koralowego, bym powiedziała, koloru zieleni, takiego musztardowego odcienia, wygląda bardzo fajnie. Ona nie jest biała, ona jest raczej, bym powiedziała, taka beżowa. Zobaczcie teraz tak, tutaj mamy, no jak koszula, mamy kołnierzyk zapinany do samego końca, guziki, które są powleczone materiałem, rękawy, które są dosyć szerokie i tutaj można by powiedzieć tak nisko wycięte, widzicie, ale ta koszula wcale nie jest krótka, można ją spokojnie włożyć w spodnie, w spódnicę, w jakieś spodnie z wysokim stanem lub też mieć ją na zewnątrz, rękawy pięknie wykończone. Taką właśnie, tutaj bym też powiedziała, no to nie jest stójka, no wykończone mankietem, o właśnie, dodatkowo takimi guziczkami, które kończą się mniej więcej w połowie rękawa i mogliście już ją u mnie widzieć na moim Instagramie, w jednym z ostatnich zdjęć, kiedy połączyłam tę koszulę z lnianymi beżowymi spodenkami, do tego szpilki. I powiem wam, że wyglądało całkiem fajnie. Zresztą patrząc na wasze komentarze pod tym zdjęciem, wybieraliście najczęściej, bo pokazałam wam tam dwie wersje, właśnie tę klasyczną, czyli połączenie takiej cienkiej koszuli z lnianymi spodenkami, wygląda super. No i tak jak mówię, zabieram ją ze sobą do Włoch i kupiłam ją oczywiście w regularnej cenie, ponieważ jest ona z nowej kolekcji i o ile się nie mylę, jest jeszcze sukienka. Sukienka właśnie z takiego podobnego materiału, z podobnego printu, w sukienka midi, taka troszeczkę podobna właśnie do koszuli, szmizjerki, wiązana w pasie, też całkiem ładna, więc jeśli wam się podoba taki print albo czegoś takiego szukacie, to polecam wam zerknąć właśnie na tę koszulę i na sukienkę. A jak jesteśmy już przy sukienkach, no to musi być też sukienka na wyjazd do Włoch, która wygląda w ten sposób. Czyli mamy tutaj też coś takiego właśnie podobnego do szmizjerki, sukienka z kołnierzykiem zapinana tak naprawdę do samego dołu, ponieważ nie jest to sukienka maxi, ale powiedziałabym, że taka dłuższa sukienka midi, o, wykonana z też takiego materiału satynowego, dodatkowo ma tutaj pasek, który ja zamierzam zdjąć, bo ten pasek kompletnie mi się nie podoba. Można ją oczywiście nosić bez paska, ale można ją też nosić z innym paskiem, niekoniecznie właśnie z takim. Ja ją mam w rozmiarze S. Co prawda zamawiałam ją online, ponieważ nie mogłam jej nigdzie dostać stacjonarnie w moim rozmiarze. I tutaj mam na metce cenę 199, czyli tę cenę regularną, ale ona, tak jak mówię, jest przeceniona i być może znajdziecie ją jeszcze gdzieś stacjonarnie, bo online już z tego co się orientuję jej nie ma. Ale spodobał mi się właśnie ten morski print. No, jak myślicie? No, na wakacje nad morzem idealnie, prawda? Do tego klapeczki płaskie lub też na szpilce, na jakimś obcasie, duży koszyk wiklinowy. Albo z kolei ta moja niebieska mała torebka od Bigordi, którą też już doskonale znacie. Będzie to wyglądało super. Mamy tutaj właśnie takie połączenie błękitu, połączenie granatu. No, takie nadmorskie klimaty, więc jestem ciekawa, jak ona mi się sprawdzi, a tak jak mówię, no jest dosyć długa, a fajnie tutaj wszystko wycięte, idealnie na mnie pasuje rozmiarem, także też już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła ją sobie założyć. Moi drodzy, tak na dobrą sprawę kilka rzeczy, ale takich podstawowych rzeczy, które zabieram ze sobą do Włoch, czyli sukienka,
koszula, którą można komponować w różny sposób, w różnych stylizacjach, spodnie, które będę mieć właśnie m.in. na wieczorne wyjścia i nie tylko, dwa topy, no i co najważniejsze, kostiumy kąpielowe, no bo przecież bez nich wakacje nie będą możliwe. Także to są moje łupy z wyprzedaży i takie ostatnie rzeczy, które kupiłam w cenach regularnych. Na razie nie planuję żadnych zakupów, ponieważ tak jak mówię, jedziemy do Włoch, więc chciałabym sobie tam kupić kilka rzeczy, więc myślę, że po powrocie z Włoch zrobimy jakiś haul. No zobaczymy, co uda mi się kupić i z czym wrócę do domu. Jestem ciekawa, czy któraś z tych rzeczy Wam się spodobała, dajcie koniecznie znać i napiszcie też w komentarzach, jakie perełki udało Wam się upolować właśnie na wyprzedażach, na tych ostatnich. Czy coś sobie kupiliście, kupiłyście? Jeśli tak, to co? W jakich cenach, co Was najbardziej zachwyciło, a może kompletnie w tym roku, w tym sezonie stwierdziłyście, że nic nie będziecie kupować. Także czekam na Wasze komentarze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa!